Witajcie. Dzisiaj witam Was z fury. Niestety nie tej żółtej fury, ale ta strzała też jest dobra. Zmierzam na Mazury. No i co? Za 600 metrów. Jadę. Na rondzie drugi zjazd. Okej, dzięki za info. I jadę. Jadę już 3 godziny za mną, połowa drogi. Dobrze, że pogoda dopisuje, bo niestety, ale S19 mi jeszcze pod dom nie wybudowali, więc męczę się tymi naszymi polskimi dróżkami i jadę. Te 50 na godzinę, czasami 70 się zdarzy, powolutku i do celu. Mam nadzieję, że Mazury przywitają mnie słoneczną pogodą i pięknymi widokami. Na to liczę. A teraz kieruję się na północ. Dzisiaj na stołę wleciała bagietka włoska. W sumie to nigdy jej nie jadłam. Zobaczymy, co to jest. Jak to smakuje. Wygląda, no fajnie. Same warzywa. Kurczak, warzywa. Obawiam się tylko, jak będę wyglądać, jak ją zjem. Pycha. Pieczywo graham, pomidory, oliwki, rukola, grillowany kurczak i te sosy. Nie wiem, co to są za sosy, ale te sosy to robią tutaj robotę. Także pozwólcie, że dokończę jedzonko, bo jest naprawdę dobre. I co? Będę musiała zebrać siły, żeby jechać dalej. Tak wygląda szczęśliwy, najedzony człowiek. Można jechać dalej. Po 6 godzinach dojechaliśmy do celu, jesteśmy już na Mazurach i szukamy naszego pokoju. Zapraszam. Jesteśmy na miejscu. Tak wygląda nasz dzisiejszy pokój, dzisiejszy hotel. Widoki za oknem, super, zaraz obok jest les, to zobaczycie rano. Tradycyjnie chciałam Wam pokazać, jak wygląda toaleta. Jest godzina 1 w nocy, trochę jesteśmy już zmęczeni, ale nie mogę się doczekać poranka, gdyż tutaj obok hotelu widzieliśmy już piękny las, także jest klimatycznie, las jest oświecony fajnie lampami. Pokazałabym Wam to, ale po prostu jest to z drugiej strony, nie mam już siły schodzić na dół i tego filmować, jutro rano Wam wszystko pokażę. Wczoraj no, byliśmy trochę zmęczeni i w sumie szybko położyliśmy się od razu spać po przyjeździe. A dzisiaj chciałam Wam pokazać mniej więcej, gdzie się znajdujemy. Tutaj jest właśnie Corona Hotel. A zaraz obok niej znajduje się przepiękny las z parkiem, z placem zabaw, gdzie można spędzać wolny czas. My mamy okno od pokoju, właśnie ten balkon to jest nasz tutaj, więc mamy widok bezpośrednio na ten las. Kawa rano już była, niestety nie na tym tarasie, tutaj w restauracji, ale tak samo pysznie smakowała. I co? Lecimy do sklepu, bo oczywiście jedna kosmetyczka została w domu, więc musimy dokupić niektóre rzeczy. No to pa! Zakupy zrobione, plecak pełen towaru. I co? No i koniec laby, idziemy pracować. Bo po to tu przyjechaliśmy dzisiaj.
musieliśmy zrobić. Zbieramy się już do domu. Walizki właśnie pakuję, ale zawsze mam z tym problem. Nie mogę nic tutaj nigdy zmieścić. No ale jakoś mi się udaje. Co? No było, działo się, dużo się dzisiaj działo, ale co, będę dużo mówić. Na 7 rano wyjedziemy do kolejnego miejsca. No ej! Gdzie się tak stroisz? Ja? No. Jadę na Śląsk. Tak? Sama? No nie, ty mnie zabierasz. Mm. Podobno. Po co tam jedziesz? A no bo ciągle mówię, że już tak mówię cały czas po naszemu, to bym się nauczyła coś po niższemu mówić. Tak, takim śląskim, no. Godać. A... Co? Godać. No tak, będę godać. A tak serio, to jedziemy na motoshow do Bielska-Białej. A ja tutaj mam buty, plecak i kosmetyki. I co? Nie ma to jak wrócić z pracy o 5 nad ranem z wesela z Mazur, po czym jechać filmować do Bielska-Białej. Coś wspaniałego. Pełna energii jestem. Nie mogę się doczekać kawy z McDonaldu. I jesteśmy na Motoshow Festival właśnie tutaj, na hali w Bielsku-Białej. I co? Podziwiamy takie cudeńka z samochody. Powiem szczerze, że już mam swoje typy. Pokażę wam je później. A jest naprawdę co zobaczyć. Warto zobaczyć to miejsce, warto było je odwiedzić. I dzieje się. Sami zobaczcie, jak to wygląda z góry. Teraz chciałabym wam pokazać mojego faworyta, najlepszą furę w mieście, która jest kompaktowa jak moja torebka i ma mój ulubiony kolor. Co to za fura? Dosyć, no taki większy wóz, ma pokaźne koła. Co to takiego? Co to za dupeczka idzie? Co to takiego? Sami zobaczcie, to jest mój faworyt, to jest ten samochód. Jestem w wysokości jego koła. No, taka psinka malutka. Taki samochodzik malutki. No po prostu robi tutaj furorę, jest najlepszy. No i ten kolor, to dopiero klasa. I zamierzam się nim przejechać, może mi się uda.